Siemanko! Cześć! Witamy Was w naszym cyklu filmów Co łowić w danym miesiącu. Pod spodem tego filmu znajdziecie link do filmu Co łowić w styczniu, a że teraz mamy luty, to kręcimy dla Was ten film. No generalnie pogoda za oknem się bardzo nie zmieniła. Mamy mróz, idzie minus 20 stopni, więc mamy tak naprawdę trzy pola manewru. A. Jedziemy na lód. B. Szukamy ciepłego kanału. C. Zostajemy w domu i przygotowujemy nasz sprzęt na okres intensywnego wędkowania. To jeszcze wtrąciłbym D. Jedziemy nad morze łowić trocie. O, ewentualnie taka opcja nam pozostaje. Tak, trafiają się nam tutaj w sklepy tacy klienci, którzy robią te 500-600 km, żeby złapać swoją wymarzoną troć. No generalnie nie jest to ryba łatwa do złapania. Niektórzy jeżdżą kilka bądź kilkanaście lat, żeby trafić swoją pierwszą. No ale wiadomo, trzeba być zawziętym, żeby ten cel osiągnąć, tak? Więc życzymy Wam sukcesów, jeśli polujecie na troć. Zapraszamy do sklepu, bo mamy duży wybór przeróżnych wahadłówek po spingu, przynęty typowo na troć, są też różne duże woblery, na pewno coś znajdziemy. Ale wróćmy do łowienia podlodowego, oddaję Ci głos. Czy jakoś inaczej łowimy w lutym spod lodu, czy łowimy tak samo? Łowimy tak samo. Pamiętamy przede wszystkim o bezpieczeństwie, to najważniejsze, aczkolwiek no już takich luty jest to takim okresem, gdzie ten mróz już jakiś czas pozwolił, żeby ten lód był bezpieczny. No i wiadomo, mała łajka, jakiś tam blaszeczka, szukamy tych okoni, płotek bądź jakichś tam leszczyków. Wracając do ciepłego kanału. Rzeczywiście, są takie łowiska, gdzie są różne zrzuty ciepłej wody. Wtedy te kanały nie zamarzają. Tam ryba ma takie swoje zimowiska, tam się grupuje. Woda zimą potrafi tam mieć kilkanaście stopni, dlatego ta ryba woli przebywać tam niż gdzieś w jakimś głównym rzecznym nurcie, tak? My z Karolem też już się od dłuższego czasu wybieramy na taki jeden kanał oddalony tutaj od Radomia o 120 km. No, może w tym roku uda nam Może nam się wreszcie uda pojechać i też sobie połowimy tam jakichś fajnych ryb. Na takich kanałach możecie łowić na spławik, na grunt, polować na spinning, więc tam możecie złowić każdą rybę. Nawet swoją życiówkę złowić zimą. Dokładnie. Tak. No dobra, a jak zostaniemy w domu, to co zrobimy? Jak zostajemy w domu, pierwszą rzeczą, o jakiej myślę, to wiadomo wiązanie przyponów, zestawów, przegląd żyłek, no i wiadomo sprzętu cięższego, wędki, kołowrotki. A jeżeli kołowrotki, no to już tak powiem, przygotowaliśmy dla Was ciekawe rozwiązanie, jakie jest od Abu Garcia. Jest to komplet oliwa, smar, śrubokręcik. Z drugiej strony jest tutaj jeszcze kluczyk i taki pędzelek do, że tak powiem, takich drobiazgów. Wszystko jest zapakowane w bardzo ładnym futerale, w gąbeczce obsadzone, każda rzecz ma swoje miejsce. Myślę, że przyda się to na pewno każdemu wędkarzowi, bo naprawdę fajne rozwiązanie i wszystko w jednym miejscu. Tak jest. A jeśli nie potrzebujecie aż tak dużego zestawu, potrzebny Wam sam smar lub oliwka, możecie skorzystać tutaj z czegoś, co przygotował dla Was Jackson bądź firma Stonefo. Oliwka, smar w małej tubce, żeby nasmarować kilka kołowrotków. Czyli co, Karol? My szykujemy się już na marzec. Tak jest. Mamy nadzieję, że będzie jakieś ocieplenie i wtedy będziemy mogli nagrać odcinek, w którym już poruszymy sobie więcej tematów. Zobaczymy się nad wodą w końcu, tak. Bo już od jakiegoś czasu mamy w planach taki odcinek, że zabierzemy naszego kamerzystę nad wodę, posiedzi z nami troszeczkę i zobaczy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie chociaż trochę przybliżyliśmy Wam, co zrobić z wolnym czasem w te zimowe dni, kiedy śnieg za oknem i pogoda utrudnia nam wędkowanie. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, a w następnym odcinku powiemy Wam, co łowić w marcu, ponieważ zbliża się wielkimi krokami wiosna. Trzymajcie się, cześć!